Cześć wszystkim, znowu Pon 7, Szczeka Majui. Dobra, pofarmiłem trochę. W sumie zrobiłem przerwę, ponieważ kończą mi się FIA punkty. Przynajmniej chcę pokazać wam kolejny level up. Dobra, wyfarmiłem większość rzeczy, które będziemy potrzebowali. Na przykład ten łuk, który zaraz zabierzemy do akcji. Tutaj Icicle Axis Bow przyda nam się niedługo. Air Shields. Ciach. Ice Shields. Tak i Dancer Shoes. Jakaś nowa tarcza. Powinna być upgrade'em chyba dla Avaro. Dobra, poza tym chcemy sobie część z tych rzeczy pobudować. Dobra, zaraz to zobaczymy. Tak, tych rzeczy, co nie możemy na razie zrobić, to tak. To zaraz sobie zrobimy, tylko potrzebujemy refined rzeczy. Rimclaw to tak, to będziemy musieli farmić te lepsze smoki, żeby zdobyć. Angel Feather to, no, wiadomo. Steindoll, Ramius Stone to jest coś, co przez dłuższy czas nie zdobędziemy. Mythical Essence to jest coś, co możemy zdobyć z Hydr, z Flame Hydr. Tylko problem jest taki, że one występują tam w pojedynczych ilościach w tych miejscówkach i mają 5% szansy na dropienie tego, więc... zastanawiam się, czy będę chciał to. To czakramy są tam, raczej tego nie potrzebujemy, póki co. Thunderclaw to w sumie mógłbym zdobyć, ale też... Shock Gauntlet, które prawie w ogóle nie zadają obrażeń, ma tylko 3 siły, Mythical Fang to też chyba możemy zdobyć z tych z... Momencik, sprawdzę... Tak, to również z Hydr możemy zdobyć, więc... Więc pecha mieliśmy, że się nie trafiło. Pearl Steel to niedługo zdobędziemy. I tak... No dobra. Tak, co chcemy zrobić? 5 Refined Stone. Tak, do tego będziemy potrzebowali. To by się nam bardzo przyda. A nie, Mining Level... Nie, myślałem, że to coś zwiększa ilość przedmiotów z miningu. To też tak średnio się przyda. Te rzeczy pobudujmy może, żeby mieć FIA punkty, czyli 9 Refined Stone, 14 Refined Stone, 14 razy 3, 42. Raczej nie będziemy mieli aż tyle. Zróbmy trochę. Pozostało nam jeszcze 11. Tak jak mówiłem, stać nas na to, żeby teraz takie rzeczy kupować u naszego kolegi po fachu. Sprzedamy krab. Dobra, w Refined Stone za 900. No, możemy sobie kupić 11. Dobra. Tak, kościółek i te domki. Dobra, NTR2. Zaraz to ci wyekwipujemy. No lepsze niż jedynka. Dobra, co jeszcze chcemy? Zróbmy jeszcze sobie te obrony. Na pewno się przydadzą. Tak, 3 Refined Scrap, 4 Refined Scrap i kolejne 5 Refined Stone. やっぱりこれがないとな。早速お祈りしていこう。神様、今日も一日を平穏無事に楽しく暮らせますように。Chyba nie ma aż takiej mocy. あれ、そういえばフィアちゃんって
神様なんじゃなかったっけ。そうだな、城塞も動かしてるし、俺たちに看護を与えてるのはフィアちゃんだ。うん、フィアちゃんに祈ろうか。Ja w końcu rozkręca pełnoprawny kościół. Dobra. Co ja tam mówiłem? 5 refined scrap i 5 refined stone. Przy okazji mamy pełne miejsce na klej. To możemy troszkę przerobić klej na good clay, żeby zwolnić trochę tego miejsca. Chyba w jakiejś, na jakiejś mapie mi się coś dropnęło dużo tego zwykłej gliny. Dobra. Offensive device... mogą się przydać przy najbliższej broni, kiedykolwiek by nie była. Dobra, do tych rzeczy brakuje nam czegoś, co jeszcze nie mamy. Dobra, postawmy... zapomniałem o tym. Dobra, kościółek. Tak, ten Skills Institute. Jak w przyszłości będziemy mieli więcej miejsca, to spróbujemy też zrobić jego formację. Thunder Formation daje Agility i Luck. Niektórym z naszych postaci się przyda. Dobra, czy coś jeszcze możemy postawić? Chyba nic ciekawego. Brick House tylko kasy daje. Dobra. Możemy część tych domów pozamieniać na ich fancy odpowiedniki. Fancy greenhouse. Gdzie są nasze żółciutkie domy tutaj? Dobra. Zobaczmy teraz efekty. Tak, fire mamy plus 1. Resztę mamy plus 0,7. Tak, trochę więcej nie ma, że nie mam miejsca, żeby robić kolejne formacje. Musimy do następnego rozdziału przejść, żeby odblokować. Dobra, jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy dalej. Tak, ty Fia, dostałaś nowy skill. Enter R2, ale to na razie nie w takim razie. Tak, jeszcze ty awansowałeś na nowy poziom w trakcie expienia. Dostał Piercing Snipe. To zastępuje nam snajpa i chyba w sumie tylko tyle daje, że ma siłę plus 4. Trochę więcej many kosztuje, ale poza tym to upgrade. Dobra. Jeszcze tak. Widzicie, trochę podlewelowałem naszych przywą, tak, nasze stworzonka. Na ile byłem w stanie, tylko tak. Dostali też nowe skille, część z nich. Ty na przykład dostałeś Resurrect 2, dostałeś Spirit Shuriken. Coś musiałbym ci wyrzucić, żeby użyć tego. To jest atak chyba Dark. Nie jest napisane, że Dark. Ale wszystko, co on ma, jest chyba Dark. Więc tak, bo jego podstawowy atak jest Dark, więc domyślam się, że wszystkie jego skille również mają Dark. Tak, więc to jest atak dystansowy. Dosyć sytuacyjny. Resurrect 2 zwiększa szanse z 20 na 30%, może się przydać.
jest coś takiego jeszcze Union Possession, że poświęca siebie, żeby kogoś w pełni wyleczyć. Kompletnie bezużyteczne. Dobra, ty też dostałeś nowe skille, też dostałeś Resurrect 2. Masz Hades Blast, jest dla ciebie upgrade'em. Ma Magic Dark, większy zasięg i... plus 15 inteligencji. To powinno nieźle trzepać. Dobra, a poza tym... Też masz to Union Possession. Ale... nie. Dobra, to chyba tyle, co chciałem pokazywać tutaj. Zapisujmy często i przejdźmy przez eventy, jakie mamy dostępne. Ej, Diet, ty najciekawsze masz eventy, zaczynamy od ciebie. Coś mi z krzesła odpadło? ないだてらす。ああ。お前らが馬車を壊してくれたおかげで少し滞ったが、もう普段通りの売り上げが出るようになったよ。ごめんなさい。それはお前が言うセリフじゃねえけどな。だが確かに嬢ちゃんが気にする必要はねえぞ。もう補填はされてるからな。でもさ、リートの工房って一つの場所にとどまらないんだよね。そうだな。俺様の仕事は依頼を受けたり村々を回ることが常だ。それなら馬車が完全に治っちゃったらリートは元の仕事に戻るんだね。とっくに治ったのに決まってるだろう。もう近くの村には出張で仕事を受けてる。気がつかなかったか。え、それじゃもう城塞を出ていくの。 リートと離れちゃうの嫌だな。せっかく仲良くなれたのに。そんなに惜しまれるとは思ってなかったな。嬢ちゃんは神様なんだ。一人一人にそこまで気を配るべきじゃねえ。どっかのハーフエルフがやいちまうぞ。 神様だって寂しいものは寂しいよ。縁を紡いだ人が遠くに行っちゃうのはどうしたって寂しくなる。でも応援しなきゃいけないんだよね。こういう時にわがまま言う神様にはなりたくない。ちゃんと離れる時は言ってね。みんなでお別れ会開くから。 言われても出ていく気はないからな。勝手に盛り上がられても困るぜ。城塞に残ってくれるの。ああ、俺様にとっても城塞はもう居場所になってるってことだ。教えてるしメディアタ。嬢ちゃんとアバルが作り上げた場所が 新しい家ってわけだね。お、新しいとなっちゃうのべ。しばらくはそうなるだろう。人の出入りが多くなれば稼げる話も多くなる。診断で請け負うのは生活に根付いた商売が多いからな。それにあいつがこの間身重になってね。 Tak, to było w sumie mało wspomniane. Ale Diet ma rodzinę, ma żonę, ma dzieci i tak w sumie chyba cały czas są z nim. Wygląda na to.
さんおめでとなの？ああ、あいつの体のこともあるから、しばらくは城塞を拠点にしながら活動する。そのためにも、ジョーちゃんたちには城塞を発展させていってほしいんだよ。どういうこと？もちろん子供が生まれてくるお手伝いはするつもりだけど。産む時に限っての話じゃねえさ。頼みたいのはむしろ生まれてきた後だ。診断に所属していると異動ばかりで知り合いは増えていくが、誰かと仲を深めるってのは難しいんだ。俺様は自分で移動工房で生きていく道を選んだ。そこに後悔はねえ。だが生まれてくる子にそういう環境だから同じ道をたどれっていうのはどうかと考えていた。城塞はその点同じような環境でありながら住んでいる人数が違う。一つの町ごと移動しているようなもんだからな。城塞でなら今までの生活を変えずに違う環境に身を置けるってこと？Ale nie chce być zwariowanym technomantą. Tak, może jego dziecko nie będzie chciało być zwariowanym technomantą podróżującym po świecie. A to cójde tanliosi ni narutte nara sore demo ii. Daga, jousai de sodatte, motto jibun ni atta michi o mitsukerareru nara, sono hou ga ore sama mo urushii no sa.わざわざ俺様たちが移動しなくても城塞が勝手に辺りを回ってるんだ。こんなにも最適な場所はねえってことだな。よかった。それじゃあ生まれてくる子供も城塞で一緒に暮らしていけるんだね。俺様も少なくとも嬢ちゃんの目的が叶うまでは協力してやるよ。だから今は出ていく気がない。スタートだ。Dear best friends forever。リートの子供たちがすくすく元気に育つ場所を用意してみせるからね。期待してるぜ。お前らも早くこう思ってうちの子と遊んでやってくれ。けどもうそんな直接的な気が早すぎだよ、お父さん。Jak to się... A, teść. A, Varo. To jest teść Fii. Nie odbieraj mu tej przyjemności. Dobra, to była trochę bardziej poważna rozmowa z Dietem. Diet naprawił swój ruchomy warsztat i było pytanie, czy zamierza opuszczać fortecę. Okazało się, że żona Dieta jest w ciąży i że stwierdził, że forteca to idealne miejsce na wychowanie dziecka, bo jednocześnie pozwala mu zaznać takiej stałości jednego miejsca zamieszkania, a z drugiej pozwala zwiedzać świat. Więc stwierdził, że tak, że dopóki ma dziecko, to póki co zostanie tutaj i tyle w sumie. No i tak, i powiedział, że oczekuje również na wnuka, a Fia powiedziała, że nazwała go teściem i no, dobra, nieważne. Ciekawe, co Fia ma nam do powiedzenia. Pewnie coś z aniołami. Najpierw zobaczmy, co jest tutaj.
No, w końcu dostaniemy jakąś kasę za pracę? Częściej Yawara powinien przyjmować zapłaty. Tak, tylko spodziewałem się bardziej pieniężnej zapłaty. Tak, przyszła babcia z tej wioski, którą ocaliliśmy i postanowiła nam zapłacić za naszą pomoc, tylko zapłaciła nam mapą do lokalnych, jak się mówi, ciepłych wód. W każdym razie tutaj kompletnie nic nie ma. Tam nic się nie dzieje. Chyba nawet wiary tam nie możemy żadnej dostać. Jedynie tam jest event związany z tym, że wszystkie dziewczyny z fortu tam myją się. Oczywiście bez ubrań. Więc tak. Może to odpalę, że poza nagrywaniem, żeby nie świeciło, ale z tego co pamiętam, nie masz żadnej nagrody za to, że to się zrobi. A, bo tam jest jedna taka misja, że trzeba uciekać przed Kisnir. Że trzeba się zakraść, żeby Kisnir cię nie zobaczyła, jak cię zobaczy, to cię wywala i... Nic ciekawego. Dobra. Wróćmy do twierdzy. Co masz, Fia? Pochwal się. Pewnie chyba ma związane z ruszeniem dalej twierdzy. Zobaczymy. O nie. こんな感じでね。あ、頭が見えてきた。もうちょっとです。頑張ってください、二人とも。 Dzieci nie rodzą się z włosami. Pierwszy obywatel Guarakuma Fortress.
私は女神だよ。みんなの母親みたいなものだよ。Nie wyobrażaj sobie, Fio. Nie przesadzaj. このままじゃ寒いですもんね。ご飯も食べさせる。イオル、まだ普通の食べ物は無理だから。このまま神境の山路を目指して。起こるかもしれない。そうなった時、この子に悲しい思いしてほしくないよ。フィアさん、この子の名付け親になってくれませんか？え？私がいいの？はい。だって女神様から名前をもらえるなんてすごい栄誉じゃないですか。それにこの子もきっとフィアさんのことを好きになってくれます。城塞に住むみんなの守り神なんですから。そんな、私はみんなを。皆さん、お産に立ち会ってくれて、手伝ってくれてありがとうございました。この子にとってはここが故郷で、あなたたちも同じ故郷で暮らしている家族です。せっかくの嬉しい出来事です。起こるかどうかわからない未来は口にしない日にしましょうよ。大丈夫です。どんなことがあってもこの子は私たちが守ってみせます。そうだね。こんなに感動的な場面でも湿っぽくするなんてダメだよね。任されたからには立派な名前をつけてみせるよ。ありがとうございます。よろしくお願いしますね。よし、このまま宴会に突入だ。今日を城塞の新しい記念日にして、みんなお仕事休んで飲めや歌えやのどんちゃん騒ぎだよ。Kto będzie gotował znowu biedny Igor? 今日も赤ちゃんが食べられる料理作る。それじゃあ私は皆さんに声をかけてきますね。
Amaro, jedyny myślący. A kto będzie zapierdzielał? Dobra. Na szczęście już nie ma żadnych innych eventów. Wszystkie wyklikaliśmy. Więc możemy... Tak, to co ostatnio nie mogliśmy zrobić, ponieważ brakowało nam dobrej broni. Tutaj. Przy okazji już zwiedziłem raz tą miejscówkę, ponieważ potrzebowałem parę rzeczy stąd. Więc jest przynajmniej odkryta. Ale tak. Jesteście wrażliwi na ogień. Wyślemy może ciebie, weźmiesz swoją ognistą katanę i się nimi zajmiesz. Natomiast tutaj tak, weźmiemy Awaro. Weźmiemy Fiję. I weźmiemy może Iora na wszelki wypadek. Chociaż... Zakładam, że nie będzie potrzebny, bo nie ma nawet broni, która zadaje obrażenia ziemne. A ty masz jakąś broń, która zadaje ziemne obrażenia? Nie. A dobra, ale weźmy na wszelki wypadek Iora. Dobra, skoro już tu jesteśmy, możemy wysłać również dieta, żeby pozbierał słodkości. Dobra, możesz się połapać od razu. Nie pamiętam, czy ich potrzebujemy, czy nie, ale... Jeżeli to jest Jill Ram, to chyba nie ich nie potrzebujemy, bo chyba są jednogwiazdkowi, tak. To po prostu ich... Morduj, Kisnir! Dobra. Bum, 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 bum. Czy was potrzebujemy? Nie. Macie jedną gwiazdkę, to nie. Dobra. Diet. Ior. Fia, możesz to ubić. Możesz. To dawaj. Dobra. Tak. Kisnir tutaj zabezpiecz wszystko. Przy okazji zgarniemy 100%. Ha. Albo i nie. Dobra. Ty... Mało nas obchodzisz. Po prostu chcemy cię sprzątnąć szybko. Momencik, w złym kierunku poszedłem. Daty diat. Diat. Zbieraj słodkości. Przy okazji potrzebuję jednej rzeczy od nich. Więc jakby się dropnęło w końcu, byłoby dobrze. Thunder... Nie, potrzebuję Thunder Claw. Dobra. Się boisz? Piorunów. Mamy jakiś piorunujący młot? Wygląda na to, że nie. Ale ty masz piorunujący tasak. Jednym ciosem. To jest Jur. Dobra.
Tak, powoli się tutaj będziemy ustawiać. Zastanawiam się też, jak najlepiej podejść do tego. Fia, ustaw się tutaj. I tak. Damy jej tyle buffów, ile jesteśmy w stanie. Taktyki z nim już nie jesteś potrzebna. I tak, ty weźmiesz ten łuk. Kurczę, mogłem go pewnie poupgrade'ować. Domyślam się, że tylko Earth Stone'ów wymaga, więc... Dobra, i weźmiesz jeszcze... Bum, 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 bum. Knight Medal. Już teraz masz siły 40. Koło przeciwko kondycji 36. Jeszcze masz 20% chyba bonusu? Nie pamiętam dokładnie, jak to działa. Ale powinno wystarczyć, tak myślę. Tak, tylko jeszcze jedno pytanie. Czy ty masz jakieś atakowe? Chyba nie, co? Wygląda na to, że nie. To dobrze. Bo gdybyś miała jakaś AOE, to by nam mocno napruło krwi. Dobra. Tak, Fia tutaj. Z przodu ustawmy niebieściutkiego. On jest odporny na ice. A z tyłu ustawmy Ranri oraz, nie wiem, może ciebie, bo ty będziesz mógł jeszcze obrażenia również zadać. Dobra. Jakie masz agility? 30. Dobra, tak. Raz, dwa, trzy, okej. Ty podejdź tutaj. Ty podejdź tutaj. Potrzebujemy jeszcze Yurina przyzwać na jedną turę, żeby nam obstawił ochronę. Karina, możesz podejść tutaj. Dobra. Możesz atakować Rurin Spear, ale możesz paść również dosyć szybko. A to było do przewidzenia? Tak, czy ty możesz jej coś zrobić? To by było samobójczy atak. Dobra, volley. I jedziemy. A tak długo, jak nie będzie się skupiać na Yuiki, a nie powinno, to jesteśmy w domu. Super. Jeszcze możemy przy okazji odpowiadać ogniem. Dobra, zobaczmy, jak wygląda. Masz jeszcze dwie tury. Możemy ci to odnowić. Nie możemy, bo jesteśmy za daleko. Ale dobra. Powinniśmy być już ok. Czy możemy to złapać? Trzy gwiazdki Spirit Ice. Ech. Chociaż. Hmm.
13 razy 2. Nie, to nam za bardzo obrażenia ściąga. Dobra, pozbądźmy się po prostu tego. Jeszcze będą okazje na łapanie takich rzeczy. Chyba że teraz wejdzie Avaro ze swoim młotem. Zobaczmy. Au. Au. Dobra. Ci damy capture attack. Jesteś w stanie to złapać? Nie. Dobra, to wykończmy to i tyle. Doświadczenie też się przyda, Karynie. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Runner, rusz się. Mamy 100%, tylko jeszcze ta skrzynia. Blizzard Necklay 1. Kasa i Eyestone. Blue Ore, czy czegoś... Nie, Blue Crystal mi do czegoś potrzebne było. Dobra. Tu się pojawił event, to odpalmy go od razu. Odpowiedź brzmi nie. To zamierza sprawdzić?
り無理は良くないよ。また改めて来てもいいんじゃないかな。Właściwie to jest też dla mnie sekret, bo nigdy jeszcze nie przeszedłem tam do tej... do tej góry. Tak sądzisz? Rurin to dupek. Rurin-chan, kaisetsu onegai dekimasu ka? Waga aruji no nozomi de areba, kono chi no samusa wa tsūjō to wa kotonaru. Kami no chikara ga oyonde iru, seirei sura ano you ni shihai ka. すべてを蝕むように氷が侵食する。その断りは魔族のごとくすら、もはや炎すら凍りつくだろう。Nie da się zamrozić płomienia。我が主以外に伝える義務はない。我が主を利用しようとする輩もいる。Równie arogancki co Ranri, tylko mniej zabawny. Dobra. Więc tak, jest jakaś zamarznięta góra, w której jest super zimna woda i wszystko, co nawet zbliży się do tej wody, to natychmiast zamarza. Do tej pory zawsze działało.
ズテリアって？Nie, mogę co najwyżej spróbować. Do tej pory zawsze to działało. Wszystkie anioły mają kijek w tyłku, który przytrzymuje im skrzydła, więc to może być rzeczywiście trudne. Dobra. Zostało już tylko to. Gra próbuje się tłumaczyć i mówi, że dorosła Katorit jest naprawdę dorosła i to jest zupełnie inna osobowość niż mała Katorit. I ta scenka jest oczywiście z dorosłą Katorit. Ale to i tak jest wszystko porąbane. Więc nie zagłębiając się w szczegóły, to zniknie do następnego odcinka. I co? I w sumie nie wiem, czy coś jeszcze jest wartego farmienia, czy ruszamy na anioły. Prawdopodobnie to drugie. Zobaczymy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!